Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Emil z tej strony. Proszę Państwa, zaczynamy mecz Mana kontra Parting. Po stronie prawie w kolorze niebieskim jest Liquid Mana, więc raise your mana, podnosimy many, a do tego wszystkiego przy podnoszeniu man, wiecie co jeszcze ciekawego robimy? Zmieniamy kolor na niebieski. Dokładnie, zmieniam kolor na niebieski. BO3, czyli do dwóch wygranych. Trzymamy kciuki tutaj oczywiście za naszą maniurę. Mana Parting. Dajmy 2 minuty na zagłosowanie na czacie. PvP, będzie to ciężkie dla Many. Nie będzie mu łatwo, no ale miejmy nadzieję, że sobie poradzi. Sprawa była taka, że na główny stream oficjalnie nie mogliśmy się wbić, ale udało się nieoficjalnie. No dobra, numer był taki, że mieliśmy mieć clean feed, on jednak nie działał, dlatego też musieliśmy... Udało nam się tutaj dostać do środka. Na dzień dobry. Na dzień dobry. Udało się, na dzień dobry, Take TV się dostało do środka, potem on zaprosił mnie i tak powskakiwaliśmy wszyscy. No dobra, fajnie, chodźmy. Zobaczmy, co się tutaj ciekawego wydarzy, co wykombinują obaj gracze. No ty jest PvP, Mana z Partingiem w kwalifikacjach online wygrał podobno 2-0, więc jeżeli teraz wygrałby 2-0, byłbym w siódmym niebie. Walka w tej chwili jest o 1000 dolarów. Tak? Tak. O 1000 dolarów aktualnie jest walka. Tyle jest do zgarnięcia za kolejną rundę. Tutaj szukam drabinki. Jeżeli szukacie wy też drabinki, wykrzyknik B możecie nacisnąć i takowa wam się pojawi bezproblemowo. Sponsorów turnieju byłoby też dobrze dać, bo by się pewnie na mnie pogniewali. Już są. To jest Round of 16, dobrze tu widzę? Round of 16? Tak, Round of 16. Parting Mana, Sun kontra Rain po drugiej stronie, więc jedno jest pewne, w półfinale będzie na pewno jeden Protoss, bo tutaj 4 Protossów jest w Round of 16. Co się dzieje ciekawego? Stargate ze strony Partinga, Mana produkuje sobie stalki. I też Stargate dorzucił, ale do tego wszystkiego Parting ma jeszcze Twilight Council, aby było ciekawiej. Echo LE. Prawda jest taka, że czasami trochę szczęścia potrzeba w PvP. Parting mówił, że w przerwie I want to kill, 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 kill Mana na czacie, no ale cóż, tak to było. Odejdź! Odejdź! Parting pilnuje stalkiem, co się dzieje ciekawego, czy ktoś pod na rampę nie próbuje się władować. No i co dalej? Phoenix, żeby było co ciekawe. Obie strony grają Phoenixy. No to jest ciekawie, a Mana postawił Pyrona u góry, ale obie strony grają Phoenixy. Pytanie, jest Blink tworzony przez Partinga i kolejne 2 gatey. Wygląda to interesująco. Sprawa jest... Słuchajcie, oni grają prawie... No dobra, nie grają tego samego, bo Parting ma Blink zakolejkowany. A. W tym samym momencie pierwszy ostrzał. To też wyglądało dosyć ciekawie. Obaj już wiedzą, co się szykuje. No tylko, że Mana nie ma oczywiście Blinka. Blink jest u Partinga. Żadna ze stron nie chce przejąć sobie aktualnej ekspansji. Parting, Big Boy Parting, jeden z tych graczy, którym niewiarygodne, mają osobowość. Naprawdę mają osobowość i to jest dosyć zabawne. Po wygraniu Homestar Cup 10, jeśli się nie mylę, Parting wbił się do swojego pokoju w hotelu i zaczął krzyczeć I want sex, I want sex, I'm a big boy, I want sex. Co było przerażające, bo tam był tylko i wyłącznie jeden gracz, nie wiem, to był jakiś Francuz. Był przerażony.
Ale to był Parting. Też Parting wskoczył do basenu, takiej sadzawki, razem z Denisem po Home Story Cup 10 po wygraniu. Szykuje się agresja, zobaczmy, 3 Feniksy do jednego. No i był Blink, mana próbuje się wycofać, Photonover Charge odpalony, Stalk dorwany i teraz mana może podejść, podnieść 2 F, 3 Stalki i atakuje przeciwnika, 30% sobie podniesione, nie do końca energia, żeby podnieść, jest jeszcze jedna. Mana warpuje nowe jednostki do obrony, nie ma jednak Robotic, spróbuje złapać przeciwnika, pamiętajmy o tym, że mana to jest 3-6, tutaj tu mamy 8, więc trochę mało, już mana podchodzi po raz kolejny. Photon Overcharge podchodzi, Parting w to wyczuł krew, Parting czuje krew, chce to skończyć, podniesiony Feniks złapany. Dobrze, a w międzyczasie przyjrzyjmy się, tu jest Robotic Facility i Observer, jest agresja Partinga, 24 do 24, zaopatrzenie armii, jak wygląda, jeden Feniks jest podnoszony, Photon Overcharge, drugi odpalony, byłoby dobrze małe co nieco tu podnieść, mana próbuje, nie daje jednak rady. No i będzie próbował wyciągnąć armię przeciwnika, ale to nie wygląda dobrze. 8 do 11. Mana ma 2 zloty, 2 Feniksy, więc tu może wyłączyć z gry 2 jednostki na początek przynajmniej. Ale to tylko na początek, jak coś mana może też proby ściągnąć. A Parting nie stawia expy, bo tu jest pylon, który jest zły. Więc niech zapomni, że tutaj może expy postawić. I był jeden zelot na wydobyciu właśnie. Udało się coś ciekawego zabić. 2 proby stracił Parting. Niby niewiele, ale to jest zawsze coś. No i teraz mana rusza do ataku. Podnoszone są 2 Feniksy. Ale zobaczcie, od razu Feniks był celem numer 1. Blink ze strony many. I teraz zaczyna się ostra wymiana. Mana podchodzi dalej. Wypuszcza zelota z przodu. Byłoby dobrze, gdyby jeszcze z jednego zelota dał radę mana wysłać tam gdzieś do bazy przeciwnika. Mana ma o jednego harwestera więcej. Ale teraz on jest lepiej jak coś rozstawiony. Jednostki tej na razie nic nie widzimy. I widzimy, że 2 zeloty są wezwane, 3 zeloty są wezwane. I Parting musi uważać na to, co się dzieje. Wycofuje się, więc w tym momencie Parting mana zelotami zmusił przeciwnika do wycofania się, więc nie najgorszy hold. Zapewne spróbuje mana jeszcze tu gdzieś jakąś probką się zająć. Nie, probką żadną się nie zajmie. Bardzo ładnie Parting blokował wszystko. Parting się wycofuje swoją armią. No i żebyśmy mieli przejść do gry makro. Pylon zniszczone, pytanie, czy mana ruszy do ataku, czy mana spróbuje przejąć bazę. Na razie Polak idzie z armią, szuka pylonów. Tu jest Robotic Facility, więc to jest duży plus dla Partinga. Może zacząć Immortale tworzyć, ale nie. Parting chce to skończyć w tej sytuacji, w jakiej teraz jest. Czy expy postawi? Postawił expy. Postawił expy, ale nie chce, żeby nudziły mu się stalki. No i tyle, dobrze. Ważne, żeby się nie nudziły. No, będę bał się do samego końca. Jeżeli chodzi o mikro na stalkach u Partinga, jest ono niewyobrażalne. Jeżeli widzieliście finał, no właśnie to był Home Story Cup, gdzie Parting grał Blink Stalki na, oj, Mass Marudery, no to było przerażające. Na, wow, panie, wracaj, mana ma ciut mniejszą armię, próbuje tu jeszcze powalczyć, ale armia Partinga wygląda trochę bardziej pomarańczowo w tej chwili. Tylko, oj, od tyłu jeszcze jakiś stalk się pojawił, bardzo ładnie podszedł, mana niszczy część armii tej Partinga. Ładnie, zobaczmy armię, 11 do 7 w ilości stalków, mana ma więcej, szykuje się do ataku, szykuje się tutaj do wejścia, był Blink pod przeciwnika, ale tu już jest problem, jest Guardian Shield odpalony, więc to nie jest chyba najlepszy pomysł, żeby w tym momencie walczyć, bo obrażenia są zmniejszane oczywiście o 2, mana jednak nakłada presję, zaczyna atakować Nexusa, nowe stalki podchodzą, 22 do 22 w zaopatrzeniu armii, tu trzeba się pozbyć jak ktoś z centrum, żeby ten Guardian Shield nie działał, mana teraz ucieka, zobaczcie, czy jest Partingiem, on nie może całą swoją armią walczyć, mana walczy wszystkimi Blink Stalkami, przeciwnik nie, Guardian Shield został unicestwiony na centrum, został unicestwiony z tyłu, jest gorzej trzymający się Stalk, mana jeszcze próbuje walczyć, ale się teraz trochę zapodział, czy jest Mothership Core, nie ma u Partinga Mothership Core'a, więc to wygląda dosyć ciekawie, kolejne Stalki u dołu wezwane, jest Mothership Core pomagający manie walczyć, skoczyć teraz na górę, Time Warp wrzucony, armia nie jest pewna, czy chce walczyć, 14 do 16, Mothership Core za chwilę zostanie zabity, mana musi wykończyć tutaj część gorzej trzymających się Stalk, próbuje ostra wymiana i kolejny stalk pada i kolejny, mana goni, to nie może się wbić do środka, atakuje więc ekspansję, Parting ma trochę więcej harwesterów, mana nowe stalki wzywa,
Expa jest atakowana, no nic lepszego do roboty w tym momencie nie ma. Pamiętajmy, że Spartak jak schodzi na dół, to jest przyblokowany, musiałby zrobić maksymalny blink do środka, ale wtedy Mana mógłby uciekać swoimi jednostkami. Nexus jest zniszczony, Nexus zostanie zniszczony. 26 do 23 w ilości harvesterów, proba dorwana. A Parting ma tylko obserwera, nie może nic więcej zauważyć. Parting może tworzyć Immortala, czemu go nie robi, tego nie wiem. A szkoda, że Mana nie jest w stanie postawić teraz sobie gdzieś z tyłu bazy. 28 do 20 w zaopatrzeniu armii. Jednostki stran, no Mana kombinuje z tym atakiem. Nie jestem jednak wielkim fanem tego, co właśnie widzimy, ponieważ Mana ma słabszą armię. I Mana chyba o tym wie, dlatego postanowił się wycofać. No ale co ten atak tak naprawdę dał Manie? Niewiele, wymienili się armią. Owszem, XP stracił Parting, tylko że Mana sam w tym czasie nie postawił ekspansji. Mana nie ma też... Mana w sumie dosyć ciekawie zagra jest. To by było piękne, gdyby Mana wleciał tu na tyły tym Oracle, to byłoby nawet bardzo piękne. Szkoda, że wcześniej o tym nie pomyślał. Ważne będzie jednak, aby ta proba tego nie zauważyła. Macie, zobaczmy, już salki czekają. Jest pierwszy Immortal, jest ekspansja Partinga. Mana też ekspansję będzie przejmował trochę później, ale będzie, może z 2-3 proby uda się tutaj zniszczyć. Dosyć emocjonujący ten mecz, minerałów stracił trochę więcej mana, więcej też jednostek mu padło. No jest Immortal, z nim nie ma co nawet myśleć, żeby walczyć, a obserwery zrobiły tutaj swoje. Mana teraz musi przypilnować, walczy u dołu i nic ciekawego nie wyszło. Tu jeden stalk widzę stracony, Mana niech ucieka tym Oracle, bo głupio byłoby stracić. I a propos tracenia Oracle. Niestety Mana stracił, ale walczy jak równy z równym, aktualnie z Partingiem. 27 do 27, Mana pisze GG, wiedział, że nie ma to sensu, Parting ma lepszą technologię. 1 do 0 dla Partinga.